can conquer Super Earth, so we had to gain. No i się zesrało. Tak jak większość z nas podejrzewała, Sony oczywiście odwaliło manianę. Cześć, witajcie, z tej strony Grid. I w jednym ze swoich ostatnich materiałów o Helldiversach wspominałem o tym, że wygraliśmy bitwę, ale zapewne nie wojnę. No i co? I faktycznie tak właśnie jest. Sony wciąż nie odblokowało 170 krajów, które zostały zbanowane podczas Wielkiej Czystki 3 maja. Co więcej, dochodzą do tego kolejne kraje. Także zaczyna się robić grubo, nie? Znowu. W ogóle, co ci ludzie mają kurwa we łbach, nie? Tak siedzę i właśnie się zastanawiam, przecież właśnie całemu światu nakłamali i zrobili go w chuja. Coś to trzeba mieć sieczkę we łbie. No ale mniejsza z tym, słuchajcie, no. Tytuł tego materiału jest może troszeczkę kontrowersyjny, ale wydaje mi się, że jak najbardziej na miejscu. Czemu? Z bardzo prostego powodu. Ciekawe w ogóle, czy dostanę copyright strike'a za tą muzykę. Mam nadzieję, że nie. Najwyżej będę musiał ją wyciszyć, ale chociaż słowa sobie poznacie. Czemu uważam, że Sony stara się przywrócić do łask piractwo? Ponieważ stwierdzili, że ponad 170, prawie 180 krajów nie zasługuje na ich gry. Skoro te kraje nie zasługują na gry Sony, według Sony oczywiście, to Sony nie zasługuje na pieniądze z tych krajów. No proste, nie? Dlatego podejrzewam, że jest to kwestia czasu, kiedy Helldiversi zaczną być piraceni. Nie wiem, jak to będzie wyglądało z grą wtedy na serwerach, ale być może i prywatne serwery powstaną, nie mam pojęcia. Zapewne jest coś takiego też możliwe. Sprawa druga. Za niedługo wychodzi Ghost of Tsushima, tak? Czy jak to się wymawia? Akurat ten tytuł mnie średnio interesuje, nie są to za bardzo moje klimaty i no, teoretycznie nic mi do tego. W praktyce Sony mówiło, że do gry w Ghost of Tsushima nie będzie potrzebne konto PSN, nie? No i się zgadza. Ale nie do końca. Do singla nie będziemy potrzebować gry konta PSN. Za to do multi, jeżeli byśmy sobie chcieli pograć, jest to jakiś tam dodatek darmowy. Myślę, że raczej dużo ludzi z tego nie będzie korzystało, ale mimo wszystko zapewne tacy się znajdą. Do multi już będziemy potrzebowali PSN-a. I co zabawne, właśnie dziś, w zasadzie wczoraj, ponieważ ten materiał się pojawi dopiero następnego dnia, Sony również zablokowało sprzedaż w tych 177 krajach. To znaczy, że to jest kolejna gra dla wybrańców, dla wybranych krajów, w których można założyć konto PSN, pomimo że do tej gry Sony twierdzi, że nie będziemy tego konta potrzebowali. Nie wiem, czyżby zaczęło się teraz dzielenie graczy na tych, którzy zasługują na gry Sony i na tych, którzy na to nie zasługują.
myślę, że idzie to w bardzo złą stronę. Zresztą wielu twórców od bardzo dawna wspomina o tym, że no idzie to w złym kierunku, nie? I obawiam się trochę, że Sony wytycza szlaki. Zresztą wystarczy pooglądać sobie trochę wiadomości na YouTubie. Microsoft odpierdala numery. Xbox, no czyli po części Microsoft, odpierdala numery. Sony robi z nas wała. Teraz gdzieś jeszcze mi tam wpadł w oko artykuł, że Electronic Arts znowu się bawi w pazerny koncert, no jak to na koncert no oczywiście przystało. I nie wiem, czy to nie pójdzie dużo dalej, nie? Słuchajcie, jesteśmy naprawdę na rozdrożu. Raz udało nam się z Sony coś zdziałać. W sumie tutaj chciałbym też pochwalić społeczność graczy, ponieważ jeżeli sobie wejdziecie na SteamDB, czy nawet na Steama i zobaczycie, jak bardzo się Helldiversi odbili od dna, bo naprawdę byli już w czeluściach piekielnych, w tej chwili znowu się wznieśli na wyżyny, większość ocen jest pozytywnych. Ale co z tego? Co z tego, skoro tak wielu graczy zostało pozbawionych możliwości zakupienia tej gry? Blokada sprzedaży, która była na Steamie, wciąż obowiązuje. Do tego Sony poszerzyło to o kolejną grę. Myślę, że jeżeli to nie przyniesie żadnej fali sprzeciwu, każda kolejna gra będzie wydawana w ten sam sposób. Czy wzywam do buntu? Nie, no zrobicie co chcecie, nie? Oczywiście, że zrobicie co chcecie. Tylko kurwa później nie płaczcie, jacy to wydawcy, jakie to korporacje są złe, jakie to korporacje są ble, jeżeli wy w żaden sposób na to nie zareagujecie. I tak, głos pojedynczego gracza, pojedynczego youtuberka, jakim jestem, się no nie liczy. Ale w kupie siła, mości panowie. I panie oczywiście. W kupie siła. Także ja czekam. Zobaczymy, co dalej nastąpi. Jaki będzie kolejny ruch Sony. A na tą chwilę się z wami żegnam. Bądźcie zdrowi i do zobaczenia. Na razie.